Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, jak republikanie wybrali demokratkę do kongresu? Na Alasce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach. O filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. Także członkiem następnego kongresu z Alaski będzie demokratka Mary Peltola. No to jest nieprawdopodobne, dlatego że Alaska wybrała prezydenta Trumpa. 10% więcej miał Trump niż jak on się tam nazywa? Biden. O, Joe Beijing Biden. Także jest dosyć republikańska. No na Alasce, no to na Alaskę to trafiają ciężko pracujący ludzie, którzy jakoś szukają przygody. No wiedzą, że mogą wykorzystać ten swój wolny rynek amerykański, jakoś się wzbogacić. No jest ogólnie tam ludzie muszą być przedsiębiorczy. Tam jest zimno, tam wiosny i lata to tak dużo nie ma. Tam pełno jest komarów, nie komarów. To jest ciężki klimat. Tam normalne takie obiboki komunistyczne z tych wszystkich miast demokratycznych to nie przeżywają. No jest tam sporo najróżniejszych ćpunów i alkoholików i narkomanów, ale tam ciężko jest przeżyć zimą. Ten klimat nie sprzyja. Dlatego na Florydzie jest od groma bezdomnych, bo państwo ich utrzymuje. No na Alasce za bardzo takich nie utrzymuje. Pomaga, ale to wymierają po prostu. Wymierają klimatycznie. No i teraz właśnie Palin. Palin, no to ona była, miała być wiceprezydentką w poprzednich tam wyborach jakiś czas temu. No zmieszali ją z błotem. Komuniści ją zmieszali z błotem tylko dlatego, że była chrześcijanką, że była matką dzieciom, że w zasadzie jest myśliwym czy myśliwką. No w każdym razie poluje ze sztucerami, poluje tam z dubeltówkami i tak dalej. Taka baba chłop, taka twarda kobieta, ona prowadziła właśnie jako gubernator Alaskę przez jakiś czas, także się sprawdziła. No i teraz nie została wybrana. Nie została wybrana. Za 2 miesiące w listopadzie będą nowe wybory i będzie znowu wybory na to samo miejsce. Teraz tylko dlatego to się stało, że zwolniło się miejsce, bo umarł reprezentant Don Young. Także umarł, no i ktoś musi wejść na to miejsce. No i skąd się wzięła ta matematyka? Skąd się wziął ten obłęd? Skąd się to wzięło? No w wielu stanach, no to proponują głosowanie nie większościowe, tylko proponują według rangi. To znaczy, że jeżeli jest tam paru kandydatów, no to każdy obywatel sobie wybiera swojego ulubieńca, no a później wpisuje, kto jest na drugim miejscu ulubieniec, kto jest na trzecim miejscu ulubieniec i tak dalej, i tak dalej. To i 16 sierpnia były tam takie wybory, no i tak komunistka, demokratka Peltoli wygrała. I teraz jest takie pytanie, jak to się stało, że Sarah Palin przegrała. No po pierwsze, no to było to, że do wyborów startowało dwóch republikanów, no i jedna demokratka. No i teraz ta jedna demokratka uzyskała 40% głosów, na Palin głosowało 31% i na następnego republikanina głosowało 28%. Także 60% głosowało na republikanów, no a 40% głosowało na
na demokratkę. I teraz jest pytanie, po jaką cholerę dwóch republikanów głosowało, żeby rozdzielić te głosy. No i to jest właśnie ten idiotyzm polityczny, że nie ma dwóch głosowań. I przy jednym głosowaniu, no to w Ameryce wykombinowali, no to teraz policzymy, odrzucili tego drugiego republikanina, także dwie osoby zostały. Została Sarah Palin, która oryginalnie miała 30%, no i ta demokratka, która miała 40%. No ale jak podzielili te głosy te 30% tego drugiego demokraty? No okazało się, że w zasadzie te karty zostały przetasowane w ten sposób, że połowa republikanów, co głosowała na jednego republikanina, dała połowę głosów na Palin. Mówi, jak ten nasz nie wygra, no to damy to Palin. No i te z 30%, 15% poszło do Palin. Ćwierć republikanów z jakiegoś powodu zdecydowało, że da te swoje głosy na demokratkę. Tak i po prostu nienawidziło Palin. A około 20% tych, co głosowali na tego drugiego republikanina, czyli 12 tysięcy ludzi, po prostu nie głosowało. No i maszyna nie policzyła tych, którzy nie wpisali. No nie wiadomo, dlaczego nie wybrali drugiego wyboru, tak? Mogło być tak, że nie lubili tej Sary Palin, no ale to okazuje się, że oni mieli tylko jeden głos, a wszyscy inni mieli trzy głosy. Także wszyscy mieli trzy głosy, a niektórzy zdecydowali, że mają jeden głos. No 11 tysięcy poszło się, że tak powiem, no wiadomo, gdzie się poszło. Także również nie zagłosowali na demokratkę. Także to, czy to był jakiś taki protest, że cały ten plebiscyt jest niedobry? No, suma summarum wyszło na to, że nie głosowali, nie zapisali na Palin, no i Palin przegrała. No i się skończyło tak, że komunistka demokratka dostała 51,5%, a Palin dostała 48,5%. Także efektywnie można powiedzieć, republikanie wybrali demokratkę. No, jest nadzieja, że się obudzili. Jest nadzieja, że teraz w listopadzie po prostu zrozumieją, że nie może być dwóch kandydatów z tej jednej partii w wypadku, kiedy jest głosowanie preferencyjne. No bo jeżeli by demokraci wystawili też dwóch kandydatów, no to też to by jakoś się tam poszatkowało, podzieliło. No a tak to niegłosujące głosy zabrały i zdecydowały. Część republikanów, która była na dwie strony, też jakoś zdecydowali. No bo jak każdy normalny tak się zastanowi, no to najważniejsze jest, kto odpadnie. Kto odpadnie pierwszy. Czyli na przykład jakby Palin odpadła, by miała mniej tych głosów niż ten drugi republikanin, który odpadł, no to okazałoby się, że ten, jeżeli on byłby nawet wybierany, to później Palin by odeszła, no i te drugie głosy by przeszły na tego Begicza, no i partia republikańska miałaby reprezentanta w kongresie. Także to jest taka jakaś włochata matematyka, włochate wybory, jakieś jest to głupota, można powiedzieć, no nie sprawdza się, tak? Komunistom to pasuje, no bo oni wprowadzili to, no ludzie się zorientują, ten przykład Alaski, no to jest tak klasyczny przykład głupoty i naiwności, no i niesprawiedliwości, no bo jeżeli 20% w ogóle nie wpisuje, no to jakoś powinno automatycznie być, że muszą, tak, że jak wszyscy mają trzy głosy, no to wszyscy muszą wpisać trzy głosy, a nie może być tak, że część wpisuje
trzy głosy, niektórzy wpisują dwa wybory, a ktoś wpisuje jeden wybór. No to nie ma równości, tak? No to już z założenia ten system nie ma równości. No, najciekawsze jest to, że cały ten wydział wyborczy nie mają danych na temat drugiego wyboru, kto wybierał Palin. No, to też jest jakaś głupota, tak? No bo ktoś policzył, a oni mówią, że nie wiedzą. Także to będą znowu badania, o co tam wszystko poszło. No, te rankingowe wybory, czy według rangi, czy wybory z wieloma możliwościami, no to część ludzi mówi, że to automatycznie to po prostu wiadomo, kto wygrał więcej niż 50% wyborców. No to do pewnego stopnia jest prawda, no ale te tak jak w tym wypadku widać, jeżeli są trzy osoby i dwie osoby z tej samej partii, no to w ogóle nie ma to jakiegoś sensu, dlatego że Republikanie sami sobie odjęli te głosy. No, co złego jest, żeby wybierać normalną większość głosów i reprezentantem zostaje ktoś, kto dostaje najwięcej głosów. No tak to w sumie powinno być. No jest ten problem z tym, że nawet z tej samej właśnie partii mają jakieś inne spojrzenie na świat i mimo wszystko decydują się, żeby iść wyborów. No szansa, no będzie poprawka do tego. Tak jak wspominałem, będzie poprawka 8 listopada, w drugi wtorek listopada 2022. Republikanie będą mieli dwa miesiące i parę dni na to, żeby przestudiować to wszystko, żeby po prostu mieć jakąś taką strategię, żeby wybierali po swojej linii partyjnej. To jest wstyd i hańba, żeby można było tak ustawić system, że Republikanie wybierają komunistów. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Jakoś konserwatyści nie mają szczęścia. Republikanie nawet na tej Alasce. Trudno to uwierzyć, żeby coś takiego się stało. Także jeżeli mieszkacie na Alasce, będziecie znowu głosować, to głosujcie na Palin. Jest nadzieja, że Begich po prostu nie pójdzie do wyborów i kiedy ta komunistka Mary Peltola będzie musiała znowu startować, po prostu przegra. To jest niemożliwe, żeby Republikanie mieli 60% głosów, a demokratka wygrywała z 50%. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, widzicie, co się dzieje. Wstyd i hańba, to syf kiła i mogiła we wszystkich zakątkach. No, mam nadzieję, że wstydzicie się za to, co Joe Beijing Biden powiedział. On po prostu powiedział, że połowa Ameryki to są faszyści. To nie jest prezydent, który chce zjednaczać. Zdrowia dla normalnych.